to nieważne. Dzieciak to ciągle rysuje, a ja to ciągle wyrzucam. Ale o co z tym chodzi? O coś, czego się uczepił. Jego matka dostała robotę w Haranie przed epidemią i zostawiła go tu u dziadków. Miała mu chyba posłać jakiś prezent. No ale wiesz co było, nieważne, wyrzuć to. No dobra, czemu on to kryje? My postmaster has my package. Aha, listonosz ma moją paczkę. No dobra. Dobra. Jedziemy. Jedziemy na pocztę i przyniesiemy prezent małemu. Dokładnie tak, niech się mały cieszy. I tutaj mamy drogę. O, no tutaj konkret nawet. Asfalci chyba. Także bardzo fajnie powinno się jechać. O, 60. Mieściłem się, jej! Auć. W sumie. Tutaj i potem... Aha, dobra. Tutaj będzie lepiej. Chyba słońce zachodzi. A to nie jest dobra wiadomość. Tutaj może. Mam nadzieję, że będzie tam jakieś połączenie. Jakaś bezpieczna strefa by się przydała. Bo wyczuwam przypał. Dobra. Tutaj. Ale tutaj ten system dróg jest skomplikowany. Dobra, muszę wjechać do miasta, coś widzę. Czyli tutaj chyba. I tutaj. Jak mam się niby dostać do poczty? Hę? Cofnij. To jest zablokowane, kurde. Przejadę? Wątpię. No nie przejadę. Aha. O, jest bezpieczna strefa. O! Jest tutaj to, czego oczekiwałem. Ale widzę, że... Dobra, niech płoną! Niech płoną! Bo ja chcę tutaj wyskoczyć sobie. Petarda by się przydała jakaś. Petarda. Mam jakąś petardę? Chyba nie mam. Dobra. Kij. Tak to załatwię. Mamy... Wezmę butelkę z benzyną. Spieprzać ode mnie. Spieprzać. Dobra. Ja tu nie mam czasu teraz. Ja się muszę zdrzemnąć. I zaczynamy dalej misję. Aż mi głowa zaspędziła. Dobra. Dobra. I lecimy dalej z tym koksem. Dokładnie tak. Tu nie wskoczę, ale tutaj wskoczę. Co tam ogólnie ziomek masz do zaoferowania? Co tam masz do zaoferowania? Podpalacz. Może się przyda. Poza tym... Nic wartego uwagi. Kompletnie nic. Także... jakieś tam powiedzmy... Amunicję mogę sobie machnąć. Amunicja... do pistoletu, strzelby, dobra, apteczka się przyda, śruby też się mogą przydać. Plany jakieś ma tutaj zacznę? Czy nie ma plan strzały? Guma, dobra,
Nie ma tu nic dla mnie ciekawego jak na razie chyba. Skakuj. Dobra, teraz muszę pomyśleć. Tu jest główna droga, tak? Jak tu? Samochód mam tu. Co ich się tu tyle zebrało? Muszę ich tu przetrzepać trochę. Bo widzę, że troszkę tutaj sobie na za dużo pozwalają. A mam jakieś jeszcze, czy mam jakieś jeszcze, powiedzmy, koktajle. Czy mam jakieś koktajle jeszcze? Chyba nie mam też. To też muszę machnąć jakiegoś koktajla. Koktajle, stwórz. Tak, mój ekwipunek jest pełny. Petardy, bla, 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 bla. No serio? To co mam, co mam zrobić, żeby coś tutaj, nie wiem, mam może niepotrzebnego? Coś tutaj takiego, co by mi się nie przydało. Chyba nie. Dlatego rozmontuję tutaj. Co mogę rozmontować? Takie przydatne w miarę te rzeczy są. Ale przecież, jeśli to jest bezpieczna strefa, to powinienem mieć tutaj torbę, żebym mógł coś odłożyć. Jest. Super. Co mogę odłożyć? PM-a mogę odłożyć. No, o już. Dobra. Co jeszcze mogę odłożyć? Co jeszcze mogę odłożyć? Tutaj z ekwipunku głównego. No nie mam nic takiego, co mogę odłożyć, ale... To mogę odłożyć. Dobra. Dobra, na razie starczy. I... Hop! I... Dobra. Teraz powinno się dać koktajle. Super. Gdzie mamy koktajle teraz? Jest koktajl Mołotowa. Zamiast latarki. Dobra. Skupić ich w jedno miejsce. Mam nadzieję, że łazik przez to nie oberwie. Tak trochę niepomyślnie to rzuciłem. Ale dostał. No serio? Ale mogę ich łatwo przetrzepać teraz. No taki hardcore? No co, no co, no rzucasz się, rzucasz się! O, dobre, dobre staranowanie. Dobre staranowanie. No ile ich tu jest? Nie płoną. Ja pierdziele, twardzi są. O, warto było to jeszcze sprawdzić. Było warto. No ile ich tu jest, no? Dobra. No, tego jeszcze na mnie się rzucać. Ja pierdziele. Hardcore. Nie chcę mi się za bardzo z nimi tu pierdzielić. Co on taki twardy? No gin! Gin! A fajnie te szkielety wyświetla. Dobrze. Jeszcze żyjesz! Gdzie reszta?
No, warto przeszukać i użyję kamuflażu. Ja bym w razie jeszcze któryś chciał się spotkać, bo mi szkoda czasu na to. Dobra. I szybko do gazika. I muszę zatankować trochę. Pusty, tak? Dobra, bo niedawno... Ohoho! To znak, że czas stąd uciekać. Tylko wracam jakby nie w tę stronę, no. Jakby się tam dostać? Chyba tam będę musiał na piechotę iść. Tak czuję. Bo... wydaje mi się, że tam dalej dokładnie. Dobra, wysiądź, ziomek. Ogólnie mi tu taką trochę włoską lokację przypomina. Nowe miejsce na mapie. Ale tutaj widzę sporo ziomków jest. Hej, wkrótce zwijam kram i przenoszę się gdzie indziej. Ostatnia szansa na złapanie dobrej okazji. Ach, czuję się wreszcie jak w Haran. Trochę parkura. Na dachy. No, i czuję się jak w domu. Coś, za co pokochałem Dying Light. Zdecydowanie. Można wręcz odżyć. Hop. Ostrze, podejrzewam, że może się przydać. A tutaj? No. I otworzone. Co mamy tutaj zacnego? Nadziak, może się przydać. No. Także tej pani już podziękujemy. Ale widzę, że nie jestem tu sam. Temu panu już podziękujemy. Dokładnie tak. I gdzie mamy pocztę? Hop! Nie wiem, ale mam wrażenie, że będzie coś grubego w tej poczcie. Na tej poczcie. O, tak mi lepiej chyba. Nie mogę otworzyć? O. Gwoździe, taśma. Why not? Dobra, gdzie mamy budynek poczty? To jest ten budynek chyba, Haran Post. Haran Post, o, jak tęskniłem. Gdzie jest jakieś wejście na tą pocztę? Jest tu, mogę otworzyć? Użyj. Wyłącz alarm. Ale gdzie jest alarm? Halo? Halo? O. Dobra. Poszukaj prezentu dziecka. Zamknięte? No, tu sporo paczuszek jest. Crane z kminno. O, tutaj też sporo... sporo paczuszek jest. Taśma. O, dobra. Nie, mam wrażenie, że naprawdę tu stanie się coś grubego. Takie jakieś dziwne wrażenie. Bo nie wydaje mi się, jakoby tutaj było tak, tak easy, że tak powiem. Jakoś takie to... No nie pasuje mi to w żaden sposób. W żaden sposób mi to tu nie pasuje. Dobra. Na dole tu już... nic nie ma, chociaż ty może zamek otworzył. O. Zamknij. Dobra. No bo to był zamek na zewnątrz. A tutaj? Tutaj może coś gdzieś? Tu jest wyjście na zewnątrz chyba. Zamknięte. Zajebiście. Dobra, czyli muszę znaleźć wejście od góry jakieś chyba. No bo inaczej tu nic z tym nie zrobię. Na górze może coś będzie. Dobra, tutaj mamy jakieś... notatka. Aerozol. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. I tutaj może. Och, aż po mnie ciarki przeszły. Naprawdę.
zamknij. W razie czegoś. Mamy klucz, o super. A co? Nie znam cię, nie wiem kim jesteś, ale tak mam już dosyć. Weź tam wszystko co znajdziesz. Tak nikt tego nie będzie dostarczać, prawda? Zostawiam klucze na zapleczu na biurku. Znajdziesz tam cały spis inwentarza, pewnie będzie przyklejony do ściany albo coś je. Nigdy nie robiłem tej roboty, w ogóle nie wiem dlaczego mnie to zatrudni. Tak będzie lepiej. Koniec martwienia się o przyszłość, koniec rozmyślania teraźniejszością. Poświęcę jeszcze kilka minut na wspominanie paru rzeczy z dawnych dobrych czasów, a potem się zbijam. Powodzenia KK. PS, zostawiam tu gdzieś linę na wypadek, jakbyś chciał do mnie dołączyć. Jaki troskliwy. Jaki troskliwy. Zanim tam pójdę, to może bym tu przeszukał coś, może byłoby coś. Dwie furgonetki, kompu... bla 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 bla. Nie ma nic tu więcej wartościowego? Sznurki, sznurki mogą się przydać. Czy może... Z uwagi na jeszcze dostarczanie i skargi naszych klientów, co zlokalizowane zainstalowane w naszych furgonach, bla 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 bla. Informacje o lokalizacji będą dostępne dla kierownika poczty i niektórych pracowników od bla 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 bla. Firma informatyczna ma zainstalować potrzebne programy. O, no także nam się tu chciała poczta rozwijać. Bardzo się rozwijać, ale im coś nie wyszło. O, plan, góra lodowa jakiś. I za drzwiami wyczuwam jakiegoś kolegę. Tak, tam chyba będzie jakiś kolega. Także wychodzimy. Nie ma kolegi. No. Zaskoczyli mnie w tej chwili. Dobrze, dostań się do sortowni. Otwórz. Zamknij w razie czegoś. Taśma klejąca się przyda jak najbardziej. Poszukaj paczki. Taśma. Nożyczków mi nie chce wziąć. Taśma. Elektronika jakaś tu skąpa, czy coś? Dobra, autentycznie brakło mi miejsca na dysku. Także musiałem troszkę przeczyścić, partycję zmienić, bo nic nie renderowałem, a surowe materiały sporo ważą. Nadawca Techland, adresant... Serio? Dobra. Ci mamy jakąś paczkę do blukania jeszcze. Nadawca piekarnia Left for Bread. Jakieś mi to taka znajoma ta nazwa. Ale tej ale o tą taśmę się wzbogacę. Które tu paczki jeszcze mogę przeszukać? Tu widziałem paczkę. Haran Nacional, bagu urząd pocztowy. To chyba nie to. Tu? Silas Motors, o. Lakier, przynajmniej jakiś tam zdobyliśmy przy okazji. To? Haran, nie pana. Tego szukam, a więc przesyłka nie dotarła. Aha! Może została już wydana listonoszowi. Spoko. Lokalizacja furgonetek. Gdzie ja teraz lokalizację furgonetek mam znaleźć? No, he? Gdzie ja lokalizację furgonetek mam znaleźć? Dobra, otworzę, niech sobie będzie droga wyjścia. Nie wiem, czy lokalizacja furgonetek nie była... Nie wiem, się coś migło. Że lokalizacja furgonetek była u tamtego ziomka. Dobra, tu coś było, ale co to było? Dwie furgonetki pocztowe, 2002, 101 km. Dobra, ale to nie jest o lokalizacji furgonetek pocztowych, zdecydowanie. Gdzie mogą być informacje o lokalizacjach furgonetek pocztowych? Ja mam bladego pojęcia. Dlatego uznam, że trzeba zejść. Może tutaj gdzieś coś. Otwórz. No tutaj z drugiej strony po prostu wyszedłem. Tu. Dwie furgoneczki to pocztowe. Chyba wskazówka. O. A spoko, że tamto przeczytałem i mi nie zatwierdziło. Dobra, gdzie tu jakiś... czy tutaj jeszcze coś jest? Tutaj coś gdzieś widziałem i mrygało. A to jakby coś niżej. Tutaj już chyba więcej nic nie znajdę. O! Klucze do furgonetek. Poszukaj paczki w okolicy poczty. Że
Chociaż on to nie będzie otwarty. Nie lubię was! Spójrzmy. Tutaj chyba nic nie ma. Przyjmij, ale później się tym zajmę. A druga? Naprawdę druga jest tak daleko? No i na co ci to było? Na co ci to było? O, kolejny. Muszę tam się dostać z tego co widzę w takim razie. Tu mi się przyda kotwiczka. Bo zdecydowanie tutaj mi poruszy, ułatwi poruszanie się. Zobaczmy co tam tutaj mamy. Aha. Trochę zbyt pewnie do tego podszedłem. No naprawdę? Nie rusza nic? No nie! Szkoda wytrycha. Dobra. Co my tu mamy? Warto było chociaż? Nie warto było. Kompletnie nie warto było. Gdzie w ogóle jest ten cały... Serio? Posterunek wojskowy? Po co ja mam posterunek wojskowy iść? Myknij tam. Dobra. No to jest bez sensu. Aha. Tutaj paczka. Rozumiem, że paczka już wyjechała. Okej, nie zauważyłem tego. Przydałby mi się teraz łazik, ale nie mam pojęcia, gdzie go zostawiłem. Więc tyle to dojdę na piechotę. No, dalej. O, hop. I gdzie on może być niejako? Która jest godzina? Ranek dopiero. I tutaj mogą się mną zaopiekować. Dlatego naprawdę przydałby mi się łazik. Ale widzę, że muszę sobie radzić sam. Nie mam tutaj o co się kompletnie zaczepić. Aha, muszę na górę skoczyć. Spoko. Się muszę tutaj do wejścia na most. I dopiero. Utknąłem na ambonie. Wokół jest pełno zarażonych. Potrzebuję pomocy. Słuchaj, ziomek, ja nie mam sprzętu teraz, żeby do ciebie iść. Sorry. Naprawdę. A jeszcze kto wie, gdzie ty jesteś w ogóle? No szybciej, dawaj Crane. No i lecimy. Biegusiem. Jeszcze muszę sobie tam rozwinąć trochę. Dobra, hop. Gdzie my to mamy? Kawałek stąd jeszcze. Kurde. Tyle z zachodu, żeby dzieciakowi jakąś paczkę znaleźć. Uff. Dobrze, że Crane to dobry parkurzysta. I gdzie to mamy? Lepiej będzie, jak wejdę na autobus i się zorientuję. O, jest gruby. Aha. Dobra. Petarda. Nie przyjdzie jak najwięcej. I koktajli jeszcze muszę otworzyć. Dobra. No nie, jeszcze plujek! Gin, szmaciarzu. No jeszcze ten mi się tu musiał wpakować, no. Jeszcze stado wirali mi przyjdzie. Spadaj! Dobrze. No. No i co? No i dostaniesz headshota, no. O nie. No. No co chciałeś?
No co chciałeś? No. A ja zastanawiam się, co z tamtym ziomkiem. Czy mogę jakąś, powiedzmy, bombę utworzyć, czy coś? Trujące granaty. A wielu trucizny za każdym, odłamki, odłamkowe, samoróbki. O! To może być dobre. To może być dobre. Ekwipunek. Gdzie mamy całą tą pułapkę odłamkową teraz w ekwipunku? Gdzie ją mamy? Halo? Halo, nie widzę jej. Czuję się w konia zrobiony. Aha, mamy tam. Dobra. Słuchaj, ziomek, nic do ciebie nie mam. Ale widzę, że to wiele dla niego nie działa. To zrobimy jeszcze zwykły granat. Granat samoróbka. Aha, dobra, to jeszcze zużyjemy. Dobra, i teraz możemy granatu samoróbki użyć. O, dobry odrzut ma skubany. O nie. Prawda, jeszcze tylu. Zgin. No. Także to by było na tyle. Granat go ładnie załatwił. No. Także tutaj się pożegnamy. Nie wiem, ktoś mnie bije. No i znowu. Naprawdę. Co was tak dużo? Ech. Tyle zachodu, żeby do głupiej furgonetki się dostać. No chodź, jak czujesz taką potrzebę, no. I wtedy będę mógł już zajrzeć. Nie mam koktajli? No, dobra. I otwórz to. Mam nadzieję, że będzie tutaj ta paczka. Jest. Dobra. Daleko mam? 400 metrów bez łazika. Ale mam tutaj bezpieczną strefę, także myślę, że będę mógł przyzwać łazika. Jak nie, no to będzie problem. Bo nie, zdecydowanie nie chce mi się tak daleko na nogach zapitalać teraz. Halo, dzień dobry. Trochę nowych gratów. Chcesz rzucić okiem? Aha, tam mam możliwość przywołania łazika. Przywołaj. Dobrze, teraz będę mógł sobie zajechać na spokojnie. Tylko gdzie on jest? Tutaj stoi, tak? Jak tu będzie łatwo zejść? Uff. Tutaj zeskoczyć. Hop. I do łazika. I hop. I wsiadamy. Jedziemy! I koniec tej dziwnej misji. Spodziewałem się, że będzie to coś ostrzejszego. Dobra. Nie chcę mi się już nic szukać, nic do taranowania. I jesteśmy już koło farmy praktycznie. Ale on teraz zapitala. On jest dobry po tych modyfikacjach. Przypadkiem wjechałem w grubego. Dobra. Przywołam go sobie później. A tu już skoczę. Uff, jesteśmy w bezpiecznej strefie. Dobra. Co my tutaj mamy? Halo, dzień dobry. Hej, Jazir.
Mam prezent dla dzieciaka. Dostarczysz mu go? Ryzykowałeś życiem, żeby pocieszyć dzieciaka. Nie wiem co. Dziękuję. No. Także jest... Aha. Co ty, ziomek, tutaj wyczyniasz? A, więc jesteś jednym z bezlicych. Pozwolisz mi pomówić z matką? Myślisz, że ona będzie rozmawiać z obcym? Nie, ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Crane. Przed tobą długa droga, Kyle'u Crane. Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże ci w twoich zmaganiach. To wszystko, co mamy w tej chwili do powiedzenia. O, dostałem prezent. Zobaczymy. Możesz już iść, przybyszu. Dobra. Co dostaliśmy? Coś dostaliśmy, ale co i gdzie? Nie widzę tego. Nie widzę tego. Albo jestem ślepy już. To jest późno. Maczeta, wspomagacz. Maczeta. Dobra. Nie będę się nad tym zastanawiał teraz. Wiem, że będziemy kończyć maraton. 5 odcinków, dałem radę, wow. Naprawdę spory maraton. I w sumie jestem zadowolony, że to mi się udało. Nagrywałem w 2 dni w sumie. W 3 dni. Jednego dnia jeden odcinek, drugiego dnia 2 odcinki, a potem w sobotę przed publikacją 3 odcinki. Także, dobre tempo. Teraz to wszystko muszę wyrenderować i wrzucić, także troszkę to potrwa. Mam nadzieję, że się spokojnie wyrobię. Dzięki wszystkim za oglądanie. No i tak, co mogę powiedzieć na koniec? Chciałbym jeszcze jakiś taki maraton machnąć w niedługim czasie. Na razie nie, po prostu muszę odpocząć teraz, bo jakby po obowiązkach szkolnych, których miałem naprawdę sporo... O, tutaj mam kamerę, to będę się patrzył ładnie. Po obowiązkach szkolnych, których miałem sporo, czas najwyższy odpocząć, a... Przysiadłem od razu do nagrywania, także zero odpoczynku jak na razie i bardzo mało snu, także czas odpocząć i później myślę, że jeszcze coś tam machnę takiego. Staram się wreszcie tego live streama zrobić, może w końcu go zrobię. Na razie szykuję się na meetup 2016 w Gdańsku, także jeśli ktoś by miał zamiar się wybierać, to zapraszam serdecznie, będzie mnie tam można spotkać. Ale to jeszcze pojawi się jakiś oficjalny film informacyjny, bo najpierw muszę sobie jakiś notek skminić, bo jak nie, to będzie problem. Także, to by było na tyle w maratonie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Cześć.